Hej z tej strony Q, a to jest WhatsApp. Także WhatsApp pozytywnie, piszcie w komentarzach oczywiście, co u was słychać nowego od ostatniego czasu, a ostatni czas był e, 15 października, więc można powiedzieć, że prawie miesiąc temu znowu mi nie wyszło wrzucania tego co tydzień albo chociaż co dwa. Tak co dwa myślę, że byłoby chyba najlepiej, tak spróbuję celować w to. I co my tutaj mamy ciekawego do obgadania? E, Dark Soulsy. Jak widzieliście, pewnie już na kanale, bo, bo każdy, znaczy większość się interesuje Dark Souls'ami, trujeczkę Dark Soulsa skończyłem i teraz już od 30 października wlatuje DLC. Mamy już pierwszy, drugi, trzeci, czwarty odcinek. Za parę dni będzie piąty i tak dalej. Mam aktualnie 6 nagranych, i jak tak miałbym na oko ocenić, ile jeszcze ma być, tak myślę, że 8, max 9 chyba będzie i będzie koniec DLC, i będziemy mieć w końcu. Niestety, albo niestety, przerwę od takich Dark Souls'o podobnych rzeczy. I... E, zamiast Dark Souls'a wjeżdża za niedługo Final Fantasy XV, które wychodzi pod koniec listopada właśnie, więc będziemy sobie nagrywać to. E, dzisiaj już e, 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 zamówiliśmy z Cibosławem e, maszynkę do nagrywania z konsol, więc za parę dni powinna przyjść. I będziemy nagrywać właśnie Final Fantasy 15. A oprócz Final Fantasy 15 na drugi slocik, po wiadomo, teraz ostatnio to tylko ten Dark Souls. I czasem jakieś przeplatanki robię w stylu, nie wiem, na przykład Heroes of The Storm, ee, WoW i, i jakieś tam inne takie dziwne rzeczy zamiast normalnych serii. I jako drugi slot to będzie zaraz obok Final Fantasy 15 inna gra z PS4, czyli The Last of Us. Mam nadzieję, że większość z Was będzie tym zainteresowana, bo to jest jeden z najlepszych horrorów Ewa, survival horrorów, zaznaczam nie horrorów, że chodzimy i robimy rzeź, tylko po prostu staramy się przetrwać. I to jest zajebiste, będzie z... Raczej będę to nagrywał z polskim dubbingiem, więc też będzie się fajnie słuchać jak tam rozmawiają, bo dubbingu nie zrobili jakiegoś failowatego więc raczej powinny być. Ok, chyba że bardzo chcecie, to mogę angielski nagrywać. Tam, jak to wolicie. Tylko że angielski też nie będzie miał napisów polskich, więc hmm. eee, chociaż chociaż może by się dało. Dobra, nieważne. Eee, w każdym razie. Tak, skończyliśmy na tym, 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 tym. Eee, Dark Souls. Tutaj wjechał eee, 17 października, kurczę, wyjątkowa data, bo wjechała nowa seria, czyli Trub Tutupta. Kto nie widział jeszcze, to zapraszam, nawet jeśli nie interesujecie się Wowem, to też możecie obejrzeć, bo to w sumie nie jest takie, że o, gram sobie Wowa i, i trzeba się znać. Znaczy wiadomo, czym większa wiedza na temat e, Wowa, i w sumie nie tylko też gier i innych pierdół, tym więcej żartów podłapiecie, ale nie o to chodzi, żeby znać tutaj Wowa, tylko po prostu chodzi sobie trupek z kamerą niby i udaje, że vloguje po różnych e, miejscach z. E, Warcrafta właśnie i, i tam opowiada historię, anegdotki, ciekawostki i tak dalej i ma swoje jakieś chore, porąbane przygody, także e, czarny humor, uwaga, to już ten i dystans do siebie trzeba mieć, żeby tutaj większej rzeczy podłapać. E, no i, i tak, zapraszam. Mamy dwa odcinki z tego, e, z kamerą po Fall Glades, czyli pierwszy odcinek i drugi odcinek to Pedalskie Lasy Eversong Woods. Widzicie, aż James tutaj krzyczy, żebym wspomniał, że, żebym nie zapomniał, że James występuje w obu tych odcinkach. Bardziej występuje w drugim odcinku, jak tam bardzo biega długo, pod tytułem James Spierdalamy. Eee, oprócz tego, co my tutaj mamy, Alan Wake, 30-31 odcinek, 32 będzie ostatnim, który miałem rzucać od dawna, ale coś mi się zybało z nagraniem, że muszę to tak, jakby włączyć nagrywanie jeszcze raz i. I w odtwarzaczu włączyć e, alana, żeby nagrywanie nagrywało to z odtwarzacza jak ja tam przechodzę grę i dopiero wtedy będę mógł to montować, bo, bo zapomniałem wtedy, e, zjebałem, bo zapomniałem wtedy włączyć nagrywania, kiedy już skończyłem odcinek i po prostu włączyłem grę, a przez to mój bandikam stwierdził, że ten plik dalej jest w użyciu. I jak chcę wrzucić to do, do programu z montażem, to wtedy program myśli, że ja cały czas używam tego pliku, dlatego on nie może go użyć. No, także zdarza się, ponad 3 lata nagrywania. Ja czasem, i tak dalej, fajle robię, i tu mamy te DLC, które rozpocząłem. Eee, tutaj mamy coś nowego, na to jeszcze nie mam tytułu, ale widzę, że bardzo fajnie tutaj się rzuciliście. I jeśli chodzi o wyświetlenia, i łapęcie w górę, i komentarze, to przede wszystkim to kurde bije na głowę. Wszystko chyba jeśli chodzi o komentarze. Czyli wiadomo, będę tutaj mówił e, co miesiąc o tym, co danego miesiąca mi jarało. Tam jakieś pierdoły, na przykład wiecie, książka, e, gra, serial i tak dalej. Tutaj mamy e, brak tytułu filmu What the fuck by Damis. E, właśnie Damis zrobił przeróbkę, na dniach będzie jeszcze następna przeróbka i mu to, wyszło mu to zajebiście, obie mu przeróbki wyszły zajebiście, coś tam mówił po cichu, że może jeszcze coś tam będzie. Więc kurde wszyscy tutaj czekamy na pewno z, nie, z niecierpliwieniem. Następnie mamy Loot czyli unboxing, eee, hashtag mecha, czyli tam o robotach i tak dalej. No nie moje klimaty, ale też dobry odcinek. Potem w końcu wróciłem e, do Warcrafta, do mojego huntera nieumarłego. Ktoś tam wcześniej w ósmym odcinku prosił o PvP, no to zrobiłem PvP, nie wyszło jakoś super, więc... Nie wiem, czy będziecie chcieli jeszcze PVP. Może na wyższych poziomach, to wtedy jest to bardziej dynamiczne, a teraz to wygląda tak, że ja pół godziny biegnę do celu, żeby powalczyć 5 sekund. Poza tym też często się zdarzają debile, że zamiast grać tak, że trzeba kraść flagę, to kradnijmy flagę. A oni grają tak, że jak trzeba kraść flagę, to ee, tam są ludzie, choć ich pozabijamy. Także... I potem kurwa horda przegrywa tysiąc razy. <laughs> Yy, jeden ziomek, który właśnie ostatnio zaczął grać w WOWA też na oficjalnym serwerze na tym samym serwerze co, co ja, to był po prostu załamany, bo on strasznie uwielbia PvP. I on był załamany tym, co kurwa horda czasem robi na Battlegroundach i, i zrobił sobie też jedną postać w Aliandach, więc będzie tutaj i tutaj grał. Także no i ja, ja to popieram. Jak kurde, bardzo go, lubi PvP i, i oni tak lamią to. Może, może dlatego ja też tak głównie za dużo na Battleground nie chodzę. Kiedyś lubiłem bardziej, ale teraz już tak wolę sobie chodzić na jakieś instancje albo rajdy, bo to przynajmniej w miarę ludzie ogarniają. No i Heroes of the Storm, czyli to co ostatnio mówiłem w tym, 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 tym odcinku. Czyli coś zajebistego, nowego co mnie ostatnio kręci. Strasznie lubię w to grać, nie wiem czemu się wciągłem. <laughs> już po cichu zagrałem chyba cztery mecze takie. Żeby ustalić moją rangę, tam chyba 10 meczów trzeba zagrać, na razie zagrałem 4 Pierwszy mecz wyszedł cud mute normalnie idealnie, lepiej nie mogłem wymarzyć, czyli zagrałem sobie tam chyba Muradinem Od razu dostałem MVP, byłem zajebisty i w ogóle wygraliśmy, powymietaliśmy po, jak dzieci E, tych drugich, a potem kolejne trzy mecze to był fail. Bo <grywa> kurwa jacyś debile się trafiają do teamu. No niestety, no starze się. Czasem nawet jeden głupi random może popsuć grę, jak czasem grają we czwórkę. Mamy jednego randoma, on. No nieważne. E, mam jeszcze jeden odcinek nagrany z Chodców, więc pewnie wbiję też za parę dni na kanał. Zapraszam serdecznie. Bo widzę, że tu mało osób się sobie ogląda, ale polecam. Bo. Z chodcami będę inaczej robił niż z cs -em. Z cs po prostu nagrywałem i wrzucałem. A chodcy nagrywam i jeśli odcinek będzie dobry, jeśli mecz będzie fajny i ciekawy albo zabawny, to wtedy go będę wrzucał. Więc macie taki bardziej ekstrakt zajebistości w tym, bo w cs to nam było bardzo czasem mało momentów. No i e, Dark Souls 3 DLC. Także tak, podsumowanie tutaj mm, tych, tych serii, tak. Final Fantasy 15 skoczy za Dark Soulsa, The Last to was skoczy zamiast e, jakichś innych horrorów typu Resident Evil i tak dalej. Kolejna jakaś seria Souls-podobna będzie to albo Bloodborne po Finalu 15, albo kolejny dodatek do Dark Soulsa 3. Zależy jak szybko ten dodatek wyjdzie, bo on wyjdzie na pewno w przyszłym roku. Ale czy na początku, czy na koniec to też nie wiadomo. I to w sumie tyle jeśli chodzi o gry. Najwyżej mi się coś. Aha, jeszcze planuję na taką jedną małą e, powiedzmy, niespodziankową serię na grudzień albo styczeń. Tak jak rok temu była taka nagle wyskoczyła e, Devil My Cry, ten remake cały. I tak dość zwięźle i szybko go wrzuciłem całego. Tak właśnie będzie teraz z y, tą niespodziewanką serią, ale to nie będę mówił co dokładnie. Zobaczycie sobie nagle, tak, buch, wyskoczy i będziecie oglądać, mam nadzieję. Dobra, analityka. Wyświetlenia. E, mamy tutaj 12 tysięcy wyświetleń. No dokładnie 12 tysięcy e, od 14 października do 11 listopada, bo na tyle pozwala YouTube. E, I jak widać, kiedyś Wam mówiłem, że o 200-250 max. Dziennie wyświetleń, czyli to by było gdzieś tutaj, powiedzmy i że, że wow, to jest fajnie. I potem wzrastało do 300, że tutaj gdzieś niby nie. Tu jest o 291, 300 i tak I się cieszyłem, że o kurwa, ale kosmos. I tu się jeszcze lepiej robi pozytywnie. Patrzcie, tu jest po 400 przeważnie taki punkt e, środkowy. Tutaj wam coś w ogóle odwaliło. Nie wiem, czy nadrabiliście zaległości czy coś, ale jest aż ponad 600. Więc wow, fajnie. E, co tutaj podbija e, wasze serca? I nie tylko wasze. Eee... Kim grać? Rasy. W sumie przydałoby się nagrać drugą część tego poradnika o klasach. Bo widzę, że bardzo fajnie się ogląda. Eee... Ja poprzedni film dałem jako prywatny, że już nie można go obejrzeć. Eee, ten, ten o rasach, ten chujowy taki, co dużo ludzi go nie lubiło i mi się też bardzo nie podoba. Znaczy, ja tam wiecie, mówię, że. Że to jest tylko moja opinia, że gnomy są małe i chujowe i tak dalej, a, a ludzie. Mimo, że powiedziałem, że to jest moja opinia subiektywna, to ludzie chyba oczekiwali obiektywnej i tak, anyway, i się potem gniewali, że ojo, zuczą mu ja tak tutaj mało merytorycznie mówię. No, ale tutaj już merytorykę bardziej można znaleźć w tym filmie, więc zapraszam. E, Dark Souls 2 e, wstęp. <laughs> On tu dalej ciśnie, ostro, kuźwa, to się nigdy nie znudzi ludziom. E, tak samo jak tutaj pierwszy odcinek WoWa, Narodziny Nieumarłego, e, tutaj właśnie miałem to, o czym, tak, to jest, tak, to jest to, o czym wam mówiłem, ale to już jest chyba prywatne, tak, jest tutaj, pis pisze ustawienia prywatności, prywatny, także tego już raczej nie obejrzycie. Tutaj mamy dwa odcinki z Rootu Tupta, no to wiadomo, musiały wjechać gdzieś wysoko. No i Dark Souls 3, tutaj to coś nowego, co mi się też podoba, że tak fajnie się przyjęliście to. No i Dark Souls jak zwykle. Final Fantasy 15 znowu rośnie e, w sensie to temo, ten jeden odcinek. Rośnie ale to z, wi z wiadomego względu ludzie chcą popatrzeć, bo za niedługo wychodzi 15 i dlatego. No i same Dark Soulsy sprawdźmy na drugą stronę, co tu ciekawego jest. E, no i znowu soulsy tutaj: trujeczka, dwujeczka, e, damisek, oczywiście, trujeczka, dwujeczka, woof, trujeczka, dwujeczka, woof. <laughs> Czyli w sumie nie dziwię się, fajne gierki to trzeba oglądać. Następnie mamy subskrypcję. Przez ostatni niecały miesiąc e, przyszło 35 nowych ziomków. Więc to jest bardzo dobry wynik, bo przeważnie w miesiąc było z 20, powiedzmy 5, coś około tego. A teraz mamy w miesiąc 35, więc jest zajebiście. ogółem było 45, ale 10 chyba straciło manę. Eee, oceny pozytywne, negatywne mamy 440 do 10, więc pozytywność raczej znowu przeważa na kanale i wątpię, żeby kiedykolwiek miało być gorzej. A tutaj to chyba chcieliście jakiś rekord jednąć 46, ale to chyba nie jest rekord, wiecie. Rekord miałem kiedyś, czekajcie, zobaczymy cały okres i zobaczymy, jaki miałem rekord tej łapie, Wydaje mi się, że było więcej. No, mm. aż się zwiesiło. <grym> Teraz chyba się wgrało. Czyli co, mamy tutaj, 46. uuu, to, to nawet nie jest blisko rekordu. Co, mamy 59, 66, 72, 93. I rekord, uwaga, to będzie 115 łapek na dzień, więc to jest 13 czerwca 2013 rok. A tutaj, co my tu mamy? Jakie właśnie rekordowe te, te łapy? O, omówienie statystyk Dark 3. Zajebiście. What the fuck! Aha, to było to, co mi się jakieś zbugowało, że w, od razu w pierwszego dnia miałem e, tam chyba z 30 tych łap. I to chyba jakiś Bóg. Ale czekajcie, kiedy to było. 13 styczeń 2014 Aha, czyli e, to było po rekordzie Czyli rekord był ustanowiony bez cheatów e, No i co? 58 ma wstęp do Daxosa 2 No ładnie, ładnie u a i mati Mountain <laughs> Dew A dzisiaj mati zotówka Dobra Fajnie, fajnie się tu popatrzyło O, tutaj mamy ten taki hejtowany odcinek 34 do, do góry i 22 w dół Więc hello a, a na to nie patrzcie, bo to pewna wredna osoba mi dawała kiedyś. Więc nieważne. I ciśniemy teraz na komentarze. Komentarze tutaj YouTube mówi, że, że nie czytał sobie tutaj komentarzy między 4 a 9. Więc tutaj mamy to, to poobcinane, ale on to fixed nie Sun. No ale oprócz tego 8 koment 88 komentarzy. No i widzicie, tu macie. Ten po jednym komentarzu, na Dark soulsy, bardzo się cieszę. I tutaj. Najbardziej to i tak dalej, i tak dalej. Także jest fajnie z komentarzami. I jeśli chodzi o newsy, pozytywnie. Pierwszy news, e, mo, e, może zaczniemy od najgłupszego. Ostatnio, Chibi gdzieś wynalazła jakiś e, news, że e, produkują jakieś e, pigułki, które się po prostu połyka, i, i one się potem rozpuszczają. Chuj wie, co się dzieje potem, ale dzięki temu mamy wtedy kupę z brokatu. Więc jakby ktoś chciał srać e, świecąco i w ogóle być taki bardziej, e, zapomniałem tego słowa, jak to się mówi. No ale taki bardziej wiecie, e, wstawcie to słowo, o którym zapomniałem. O właśnie, napiszcie w komentarzu, jeśli wiecie o co mi chodzi, o, o, konkurs. I, i wygracie pigułkę. Wygracie pigułkę, tak. Macie, e, dam wam tego linka do, do opisu, więc jak chcecie sobie poczytać tutaj, to sobie poczytajcie więcej. O oh Jezus, kurwa, co za pomysły ludzie mają. Dobra, jedziemy teraz bardziej na temat gier. O tym musiałem wspomnieć, bo to ja uważam, że na pewno ktoś z pozytywnych sobie to kupi. E, to, także tak, jeśli chodzi o newsy, to taka szybka informacja. Za tydzień od 18 listopada o 21 do 22 listopada e, to, to jest kiedy? To jest od, od piątku do 22, czyli czy aż do wtorku, a myślę, że to chodzi o poniedziałek bardziej czyli piątek wieczór, sobota, niedziela i poniedziałek będziecie mogli sobie pograć z Afriko w Overwatcha od Blizzarda, czy to na kompie, czy to na PlayStation, czy to na Xboxie, tyle, że na PlayStation i Xboxie trzeba będzie mieć wykupiony abonament, czyli PlayStation Plus i Xbox Live Gold. Eee, a na PZ wystarczy tylko ściągnąć i grać. I założyć konto na batonecie i możecie sobie pop popróbować. E, ja sobie pewnie też coś e, nagram może, bo na przykład Laru nie ma Overwatcha i raczej nie będzie zamierzał kupować, ale będzie może chciał zagrać na darmowej wersji, więc moglibyśmy ekipom znowu coś nagrać. Ale z drugiej strony, za bardzo pozytywnie z tego co widzę. Nie, nie lubicie Overwatcha oglądać. E, Kolejny news to jest taki, że ostatnio zapytano jedno, jednego ziomka z. Eee, bizarda eee, o WorldCraft 4. Niestety gościu powiedział, że na razie tego nie planują, jakoś nie jest to w, na liście rzeczy do zrobienia w najbliższej przyszłości, bo na razie bardziej chcą rozwijać StarCrafta 2 i jarają się strasznie możliwościami mobilnych urządze urządzeń. Czyli wiadomo, będą srać znowu dodatkami do Herstona i możliwe, że coś jeszcze mobilnego wymyślą bo jak można było się ostatnio dowiedzieć yy, z jakiegoś też wywiadu chyba, że oni planu planują coś nowego, chyba już pracują nawet nad jakąś nową grą w sensie Blizzard. Także ja mam nadzieję, że to nie będzie na jakieś urządzenia mobilne, bo to znaczy, że to będzie jakaś taka mini gierka typu karcianka i inny, takie pierdukowe rzeczy, a ja się za bardzo w tym, w tym nie odnajduję, nie kręci mnie to, więc ne, ne, takie co my to. No, i to było na tyle pozytywnie. Także mamy podsumowanie. Eee, newsy: jak newsy, kupcie sobie pigułkę. Będziecie mieć ee, brokatową kupę. Eee, I nowe serie: to zamiast Dark Souls'a Final Fantasy 15. A na drugi slot latuje The Last of Us. I jeśli mi się uda, to grudzień, styczeń ee, niespodziewankowa seria. Będzie fajnie. I tak komentujcie. Łapka w górę, jeśli się podobało subskrybujcie jeśli się nie podobało i widzimy się w następnym WhatsAppie albo innych Let's play'ach. Trzymajcie się.